Korzystając z wizyty w Bochni, dorwałem tym Mateusza Świątka, który na MMA tak czy zmierzy się z Marcinem BJ Lasotą. Marcin ma purpurę w brazylijskim jiu-jitsu, ostatnio z nim rozmawiałem i powiedział, no, że czuje się zdecydowanie faworytem tego pojedynku. Jak to skomentujesz? To zobaczymy, jak jest takim faworytem, to będziemy mieli bardzo ciekawą walkę. Na pewno nikt jej nie zapomni, póki co. No i zobaczymy, ja jestem przygotowany pod walkę z nim i generalnie jestem gotowy na walkę i nie boję się takiego... No niekoniecznie zastraszania, takiego opowiadania, że ja jestem lepszy faworytem. Wielu takich było, co poprzegrywali swoje walki i no, musieli schylić głowę, bo ludzie wyli za nimi. Ja mogę powiedzieć, że ja się nie czuję faworytem, też nie czuję, żeby on był faworytem. To będzie bardzo wyrównana walka, gdzie oboje doszliśmy do tego poziomu, że się zmierzymy ze sobą. No i to mówię, że to nie chcę faworyzować nikogo, to po prostu będzie wyrównana walka, bardzo dobra walka i nie będę żadnych taktyk opracowywał, takich nie, taktyk słownych, że w pierwszej rundzie to wygram, to takie jakieś taktyki słowne. Nie, to po prostu wyjdzie walka bardzo wyrównana i wszyscy ją zobaczą. Marcin trenuje w Gracie Barra Łódź pod okiem Marcina Rogowskiego. To nie jest tajemnica, że mają świetny parter i nie jest tajemnicą, że bardzo dobrze zakłada różne dźwignie na nogi czy skrętówki, nie obawiasz się ich. Masz już jakąś taktykę, Tomasz Knap ci przygotował na to, jak nie dać się poddać taktarowem albo czymś innym. No oczywiście uciekać, no ale też miejmy nadzieję, że to, że cały czas jeszcze jestem w takim transie, że jeszcze nie odklepałem nigdy, mi pomoże wytrzymać te dźwignie, wytrzymać te skrętówki, przetrzymać duszenia, pouciekać z tego wszystkiego i robić swoje psychicznie, twardo iść do przodu, walczyć. Czyli taktyka jednak będzie chciał to w stójce rozwiązać, nad którą nie mam konkretnej taktyki, ja się dostosowywuję zawsze. Jak dostanę w łeb, to ja oddaję jeszcze mocniej. Jak nie dostanę, to jest lajtowy pojedynek. Wyszedł ostatni odcinek Szkoły Walki Drwala, w której była twoja walka finałowa. Komentarze po niej były różne, natomiast dużo osób miało do zarzucenia to, że twój poziom, jeżeli chodzi przynajmniej o stójkę, ma wiele do życzenia. No, oczywiście. Pozostawia wiele do życzenia. Pozostawia do życzenia stójka, pozostawia do życzenia obalenia i pozostawia do życzenia mój parter. Ja jestem zawodnikiem MMA, nie jestem uzdolniony w jednej dziedzinie. Jestem we wszystkim jestem dobry. W pojedynczych dziedzinach jestem strasznie, dużo mam pracy jeszcze. Rozmawiałem z Dariuszem Cholewą, właścicielem i organizatorem Gali MMA. Tak? Powiedział, że w związku z tym, że wasza walka będzie ostatnia w undercardzie, jednak będzie starał się z Polsatem porozmawiać i załatwić, żeby to weszło na otwartą antenę. Cieszyłbyś się z tego? Boże. To są moje marzenia, nawet jakbym, nie mówię, że jestem teraz już, chcę przegrać nawet, no nawet ja bym przegrał, ja bym się pokazał, to ja mam 19 lat, a pokazuję się już na takiej poważnej gali z poważnym przeciwnikiem, to tak jakbym osiągnął marzenia i nie chodzi mi o to, że już wygram, nie wiadomo co z nim zrobię i no po prostu osiągnąłem te marzenia i byłoby bardzo cudownie jak dla mnie, to bym wyznaczył sobie dalsze cele. Fajnie, no to z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję za wywiad. Dzięki.